Witam Panie. W tym roku wchodzi nowa podstawa programowa. Co to dla nas znaczy? Na bazie podstawy programowej tworzone są programy, które Wy pracując realizujecie. Dlatego zmiany, które są w podstawie programowej, będą uwidocznione poprzez programy Waszej pracy w przyszłym roku. Co to jest podstawa programowa? Podstawa programowa opisuje proces wspomagania rozwoju dzieci i ich edukacji, dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym. W każdej podstawie programowej muszą być zawarte cele przedszkola. Te cele nie zmieniły się wiele w stosunku do tych, które były w poprzedniej podstawie programowej. Doszedł jeden bardzo istotny cel. I my, realizując programy, realizując tą podstawę programową, powinnyśmy zawsze wspomagać dzieci w ich uzdolnieniach, w kształtowaniu czynności intelektualnych, które są im potrzebne, czy w jakichś codziennych sytuacjach, czy w edukacji. Powinniśmy budować system wartości dzieci. Chodzi o to, że dzieci często są naiwne i nie rozróżniają dobra od zła. My powinniśmy w pewien sposób wspomóc, żeby łatwiej było im to rozróżniać. Musimy u dzieci kształtować odporność emocjonalną, musimy rozwijać umiejętności społeczne dzieci. Musimy też stwarzać warunki do takiej wspólnej, zgodnej zabawy i nauki, zwłaszcza jeżeli dzieci różnią się możliwościami intelektualnymi. Powinnyśmy też troszczyć się o zdrowie dzieci i dbać o to, żeby te dzieci naprawdę uczestniczyły w różnych zabawach, ćwiczeniach ruchowych, bo to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Powinniśmy też budować taką wiedzę dzieci o środowisku społecznym, o przyrodniczym, o technicznym. Powinniśmy wprowadzać dzieci w taki świat wartości estetyczne, żeby potrafiły wypowiadać się poprzez muzykę, taniec, poprzez jakieś proste formy teatralne czy sztuki plastyczne. Tak samo powinniśmy u dzieci kształtować takie poczucie przynależności społecznej, czy to do rodziny, czy do grupy rówieśniczej. No i też taką postawę patriotyczną u dzieci też powinniśmy rozwijać. I powinniśmy zapewnić dzieciom jakieś takie lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, wspieranie ich aktywności, ich samodzielności w tym ich działaniu. No i tutaj 11 cel, który wcześniej nie pojawił się, czyli kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie ich do nauki pisania. Ten cel jest bardzo ważny, bo pozwala nam zmienić jakby naszą pracę. Wiemy, że przez ostatnie lata oficjalnie nie mogłyśmy uczyć czytania w przedszkolu. Teraz ten cel, 11, podkreślany w podstawie programowej, pozwala nam na to. W jaki sposób później poprzez te obszary to będzie bardziej przybliżone. Ale my powinnyśmy tak pracować dzieci, żeby tą elementarną naukę czytania dzieci kończące przedszkole posiadły. Także oficjalnie możecie teraz uczyć dzieci czytania. I jeszcze mamy dwa cele. Cele, które były w poprzedniej podstawie programowej. Chodziło o naukę języka obcego nowożytnego, oczywiście poprzez zabawę i o przynależność, jeszcze o mniejszość narodową, czyli też jeżeli w danym rejonie mamy osoby, które to dotyczy, żeby taka nauka tego języka poprzez zabawę się odbywała. Jeżeli chodzi o przedszkola, my wiemy, że każdy nauczyciel powinien każde dziecko traktować indywidualnie ze względu na jego potrzeby i możliwości. I to niezależnie, czy mamy dziecko,
które jest sprawne umysłowo, dziecko, które jest objęte wychowaniem przedszkolnym, ale także dzieci, których możliwości intelektualne są mniejsze. My też dostosowujemy po prostu pracę naszą do tych dzieci. Cele te, które wam wymieniłam, są realizowane poprzez poszczególne obszary zawarte w podstawie programowej. Tam mamy w tych obszarach mamy podane umiejętności i wiadomości, które musi posiąść dziecko kończące przedszkole. Także to, o czym będziemy mówić, to są rzeczy dotyczące dzieci, które kończą przedszkole, ale my wiemy o tym, że my rozpoczynamy choćby przygotowanie do nauki czytania, rozpoczynamy od pierwszego dnia wejścia dziecka do przedszkola. Także to w przedszkolu nie jest tak, że my zaczynamy nagle wszystko w tej grupie najstarszej. My wszystko zaczynamy od tych naszych maluchów. I tutaj mamy poszczególne obszary. Jeżeli chodzi o kształtowanie umiejętności społecznych, pierwszy obszar, tam nie ma wielkich zmian. Dzieci dalej powinny umieć zachowywać się odpowiednio w domu, w przedszkolu, na ulicy. Powinny przestrzegać reguł obowiązujących w społeczeństwie dziecięcym. Powinny w miarę samodzielnie sobie radzić w różnych sytuacjach. I po prostu powinny też powoli umieć jakby oszacować skutki swojego działania. Nie powinny się chwalić bogactwem, nie powinny dokuczać, zwłaszcza dzieciom, które materialnie czy powiedzmy intelektualnie stoją od nich niżej. Powinny się umieć przedstawić, podać swój adres, ale też powinny mieć taką świadomość, że nie każdej osobie taką wiadomość powinny przekazywać. No i tutaj taki doszedł jeden punkt, że dziecko powinno rozumieć potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka. Myślę, że to jest taki troszkę na wyrost punkt, ale poprzez nasze działania dziecko powoli może to zacząć rozumieć. I następny, jeżeli chodzi o czynności samoobsługowe, tutaj nie mamy zmian. Wiadomo, że dziecko, które kończy przedszkole, powinno się umieć ubrać, rozebrać, zawiązać buty, powinno jeść samodzielnie, załatwiać swoje potrzeby higieniczne samodzielnie. I o to powinnyśmy też w przedszkolu dbać, bo wiemy, że coraz gorzej jest z tym, jeżeli chodzi o dzieci. Mam wrażenie, że rodzice nie zawsze dzieci tego uczą. Później mamy wspomaganie rozwoju mowy. Oczywiście my same powinnyśmy być odpowiednią osobą, pewnym wzorcem dla dzieci, jeżeli chodzi o mowę. Dzieci wysławiają się tak, jak my. Mówią tak, jak się mówi w przedszkolu, jak się mówi w domu. Dlatego na to powinnyśmy zwracać uwagę, bo chodzi nam o to, żeby dziecko, które kończy przedszkole, wysławiało się poprawnie od strony i gramatycznej, i artykulacyjnej, i fleksyjnej, i składniowej, czyli żeby mówiło ładnym językiem. Żeby te wypowiedzi były coraz dłuższe, coraz ładniej zbudowane. Ale też powinno umieć słuchać, o czym opowiadamy, i w zrozumiały sposób komunikować się z innymi osobami. Jeżeli chodzi o wspieranie dzieci w czynnościach intelektualnych, to wiemy, że dziecko powinno w miarę swoich możliwości przewidywać skutki swojego działania manipulacyjnego. Powinno umieć klasyfikować, powinno umieć połączyć przyczynę ze skutkiem. Później, jeżeli zaczynamy w piąty punkt, wychowanie zdrowotne. Dziecko powinno dbać o zdrowie, powinno zaczynać się orientować w zdrowym odżywianiu, w zdrowym trybie życia, co jest właśnie podkreślone, dostrzegać związek między chorobą a leczeniem. Powinno też być sprawne fizycznie lub sprawne fizycznie na miarę swojej możliwości, jeżeli to jest dziecko z problemami ruchowymi.
powinno uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Te zajęcia ruchowe są bardzo istotne i my wiemy, że my powinnyśmy w starszej grupie przeprowadzać ćwiczenia gimnastyczne przynajmniej 3 razy w tygodniu, zajęcia, zabawy ruchowe przynajmniej 3 razy dziennie, w młodszych grupach tak samo, maluchy, zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe 3 razy dziennie, 4-latki do półrocza, to my taki jakby zestaw takich zabaw ruchowych wprowadzamy. Oprócz tego zabawy indywidualne ruchowe, a od półrocza te 4-latki to już są 5-latki, więc są objęte tym, co starsze przedszkolaki. Dlatego nie powinnyśmy odpuszczać. Zajęcia ruchowe są bardzo ważne. One też przyczyniają się do rozwoju dziecka. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dziecko powinno wiedzieć, jak się zachować, gdy czuje zagrożenie. Powinno wiedzieć, gdzie się zwrócić o pomoc w takich sytuacjach. Powinno się orientować w bezpiecznym poruszaniu się na drogach, o odpowiednim zachowaniu w środkach transportu i wiedzieć też, że istnieją pewne zagrożenia, czy to od strony roślin, czy to od strony zwierząt, czy to też od strony innych ludzi. No i powinny też wiedzieć, że samodzielnie nie biorą lekarstw, żadnych środków chemicznych, czy po prostu też powinny sobie powoli próbować organizować samodzielnie czas, zabawę, czy to w przedszkolu, czy to w domu. Wychowanie przez sztukę. Dzieci powinny orientować się i odpowiednio zachowywać, czy to w kinie, czy w teatrze, czy na jakichś koncertach, festynach. Powinno też uczestniczyć w różnych zabawach takich parateatralnych, czy to z elementem dramy, czy przedstawieniach, bo to też jest dzieciom potrzebne. Jeżeli chodzi o wychowanie przez sztukę, muzyka, dzieci powinny śpiewać piosenki, proste piosenki, ale też z repertuaru dziecięcego, ale też jakieś proste piosenki ludowe. Powinny dostrzegać zmiany w charakterze muzyki, czyli wysokość dźwięków, dynamika, tempo, bo to jest też istotne. I wyrażać jakieś różne stany emocjonalne właśnie za pomocą muzyki czy instrumentów. No i też powinnyśmy wprowadzać jeżeli chodzi o zajęcia muzyczne, muzykę poważną. Jeżeli chodzi o plastykę, powinnyśmy zapoznawać dzieci z różnymi technikami plastycznymi, żeby miały możliwość zapoznać się, działać, po prostu korzystając z nich. Powinny korzystać też z różnych środków, które my im przygotowujemy. Powinnyśmy poprzez zajęcia budzić u dzieci zainteresowanie zabytkami, różnymi budynkami ciekawymi, ale także folklorem. Powinny poznać obrzędy i zwyczaje swojego regionu. Także powinnyśmy poprzez pokazywanie dzieł malarstwa, rzeźby zachęcić dzieci, budzić u nich zainteresowanie. I także architekturą i pozostał ten zapis z poprzedniej jeszcze podstawy programowej, architekturą wnętrz czy architekturą zieleni. I mamy jeszcze wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne. Dla mnie to troszkę nie jest wspomaganiem intelektualnym, bardziej bym poszła, że to jest takie budzenie zainteresowania techniką, ale takie sformułowanie było w starszej podstawie programowej i widzę, że tutaj pozostało. Czyli dziecko wznosi różne konstrukcje, używa prostych narzędzi, interesuje się urządzeniami technicznymi. Oczywiście my pilnujemy i zwracamy uwagę, że nie zawsze to jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o zjawiska atmosferyczne, to poprzez zajęcia my wprowadzamy dzieci właśnie w świat tych zajęć. Dzieci poznają różne zjawiska atmosferyczne, które są charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
Później też zwracamy dzieciom uwagę, że czasami pogoda może im zagrażać. Czy to jakieś gwałtowny wiatr, czy burza, czy opady na przykład gradu, żeby dziecko wiedziało, jak się uszczec, gdy przez przypadek właśnie trafi na taką pogodę. No i dzieci powinny orientować się, o czym mówi osoba, która zapowiada pogodę. Czyli tutaj nie mamy zmian żadnych w stosunku do tego, co było dawniej. I tak samo, jeżeli chodzi o przyrodę, dalsze treści, więc dziecko powinno nazywać rośliny, zwierzęta z różnych środowisk, wiedzieć, co potrzebują zwierzęta, żeby się rozwijać, co potrzebują rośliny, żeby rosnąć i wiedzieć też, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku, czy to wśród zwierząt, czy to roślin, i jak człowiek może pomóc roślinom czy zwierzętom w tych ciężkich chwilach. I tutaj mamy wspomaganie rozwoju intelektualnego, ale związanego z matematyką. I tutaj, tak jak było wcześniej, dziecko powinno liczyć poprawnie, powinno dodawać i odejmować na konkretach, powinno porównywać liczebność zbiorów i rozróżniać zbiory równoliczne, zbiory różnoliczne. No i znać cyfry od 0 do 9 i tworzyć z nich liczby. I tam jest nawet podkreślone, że liczby większe od 10. I tutaj, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, powinno rozróżniać strony, wyznaczać kierunki względem siebie, określać położenie przedmiotów względem siebie, przedmiotów względem przedmiotów. I tu, jeżeli chodzi o pomiar długości, dziecko powinno wiedzieć, na czym to polega i próbować na przykład mierzyć za pomocą kroków, czy stopa za stopą. No i znać stałe następstwa pór roku, nocy i dni tygodnia i miesięcy. I dodać coś, czego wcześniej nie było. Rozróżniać kolory, obiekty to było, ale podstawowe figury geometryczne. My wiemy, że w tamtej podstawie programowej, starej, nie było nic o figurach geometrycznych. My co prawda wprowadzałyśmy je, bo dzieci rozpoznają, zwłaszcza koło, coś, co jest pojęciem podstawowym. Nie wiem, czy zauważyłyście w tej części związanej z pojęciami matematycznymi, nic nie ma o pisaniu cyfr. Ani razu to się nie pojawiło, że dzieci mogą pisać cyfry. Dla mnie to troszkę odbiega, bo jeżeli dziecko poznaje zapis cyfrowy danej liczby, to myślę, że taka próba pisania liczby na pewno mu nie zaszkodzi. W naszych propozycjach są właśnie jakieś takie elementy pisania cyfr. I teraz mamy już nasze tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej roli języka. I tutaj mamy, że dziecko powinno, to co było, orientować się na kartce papieru, mieć duży zakres, jeżeli chodzi o pole spostrzeżeniowe, czyli obejmować wzrokiem jak najwięcej wyrazów. Powinno też dysponować sprawnością rąk, oczywiście, i koordynacją wzrokowo-ruchową. Tutaj jeszcze dodali ten ciemniejsze, pogrubione wyrazy, to są nowe dopisane rzeczy, czyli też powinno wykazywać się innymi zdolnościami, które są niezbędne, jeżeli chodzi o komunikowanie się. I tutaj mamy słucha lub odbiera w dostępnej dla siebie formie komunikacji treść bajek, opowiadań, wierszy, bo chodzi o to, że są na przykład dzieci głuchonieme i one będą to odbierać za pomocą języka migowego. Rozumie sens informacji podanych poprzez jakieś rysunki, symbole, to też jest istotne. I tutaj to, co było, że układa zdania, określa z ilu
te zdania, z ilu tych słów składają się te zdania. Słowa dzieli na sylaby, sylaby na głoski. Oczywiście chodzi o słowa, gdzie mamy zgodność graficzną z fonetyczną, czyli to, co słyszymy, jest zapisane. I tutaj zna drukowane małe i wielkie litery w zakresie własnych możliwości. Tutaj kłania nam się to, że my indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka i te jego możliwości mogą być różne, jeżeli o poznanie liter chodzi. Interesuje się czytaniem i to jest ważne dla nas. Układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać. Czyli podstawa nam sugeruje, że my właściwie tak bardzo delikatnie do tego czytania podchodzimy, bo dziecko tylko układa wyrazy i czyta. Nie ma o czytaniu zdań, nie ma o czytaniu tekstów. Ale wcześniej wam mówiłam, że nauczyciel podchodzi do każdego dziecka indywidualnie, w zależności od jego możliwości i potrzeb. I to nam daje furtkę, bo możliwości i potrzeby dzieci, jeżeli chodzi o czytanie, są różne. Są dzieci, które naprawdę skończą tylko na tym, że ułożą prosty wyraz i go przeczytają, ale są dzieci, które będą czytać zdania, a są takie, które będą czytać teksty i to teksty z wszystkimi literami. Także my do czytania, tak jak i do innych działań naszych, podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka. I interesuje się pisaniem, kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania. My w naszych publikacjach mamy sporo pisania po śladzie liter i później samodzielnego pisania. I tutaj wychowanie rodzinne, to mamy tak jak było dawniej, że dziecko zna imiona, nazwiska z bliskich mu osób, wie, gdzie pracują, co robią, zna nazwę swojej miejscowości, wie, co jakieś ważniejsze instytucje, które się tam znajdują, jakieś ważniejsze osoby, które pełnią określone role społeczne. Wie, jakie jest narodowości, wie, w jakim, że mieszka w Polsce, że jest Polakiem, że mówi po polsku i że stolicą Polski jest Warszawa. Nazywa godło i flagę państwową. Tutaj jest, że zna polski hymn. Dla mnie wystarczy, że dziecko rozpoznaje hymn. Ono znać go nie musi. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej. No i tutaj wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa i dodano i mają obowiązki. I tutaj, jeżeli chodzi o język obcy nowożytny, dzieci poprzez zabawy, czy to muzyczne, czy plastyczne, czy ruchowe, poznają ten język. Dzieci powinny rozumieć proste polecenia i je wykonywać, oglądać różne historyjki, gdzie nauczyciel wspomaga się obrazkiem, wspomaga się mimiką, gestem, czy jakąś dodatkową pomocą. I jeżeli chodzi o przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości, mamy podobnie. Dzieci uczestniczą w zabawach różnego typu, właśnie korzystając z tego języka. Tak samo rozumieją proste polecenia i powtarzają proste rymowanki, śpiewają proste piosenki w tym języku i wiedzą, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej czy językowej należą i znają godło tej swojej wspólnoty. Jeżeli chodzi o zalecane warunki realizacji, zmiany są też niewielkie. Tutaj chodzi o to, że trzeba dzieci oczywiście dostosować ich potrzeby, ich możliwości do tego, co my robimy. I chodzi o to, żeby podzielić ten czas, które dziecko przebywa z nami w przedszkolu, podzielić go odpowiednio. My wiemy, że taką najpodstawową formą działalności dziecka to jest zabawa. Dlatego tej zabawy swobodnej ma być bardzo dużo. A zabawa swobodna to jest taka zabawa, że dziecko bawi się samo sobie organizuje, a my właściwie to jesteśmy tą osobą, która czuwa nad jego bezpieczeństwem. Nie ingerujemy, jeżeli nie ma ku temu potrzeby. Ważna jest też aktywność dzieci na powietrzu.
I to nie chodzi tylko o takie swobodne zabawy, ale też można obserwować, jakieś obserwacje przyrodnicze przeprowadzić. Można też jakieś zajęcia ruchowe po prostu na powietrzu przeprowadzić, czy jakieś gospodarcze. No i różnego typu takim ważnym elementem to są te zajęcia dydaktyczne, które my przeprowadzamy w oparciu o program, który żeśmy wybrały. No i powinien zostać jeszcze też czas na potrzeby, na realizację takich potrzeb jakby dowolne wybrane przez nauczyciela jakieś czynności, czy to samoobsługowe, czy opiekuńcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czy ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Bardzo często tutaj są odwołania właśnie do dzieci niepełnosprawnych. My wiemy, że takich dzieci coraz więcej mamy w przedszkolach, nie tylko w tych przedszkolach integracyjnych, ale też i w naszych. Nauczyciel nadal jest zobowiązany prowadzić obserwację rozwoju dziecka i ją dokumentować. I analizę takiej obserwacji, czyli diagnozę przedszkolną, bo to jest analiza tych naszych obserwacji, przeprowadzić właśnie na początku roku szkolnego. To jesteście dalej zobowiązani dla tych najstarszych przedszkolaków to robić. Po co nauczyciel to robi? Po pierwsze, tak jak dawniej było, żeby poinformować rodziców o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Drugi taki punkt to nauczyciel na bazie tych swoich obserwacji, na bazie przeprowadzonej analizy tworzy taki plan, program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. To jest indywidualny taki program dla dzieci, które po prostu ta diagnoza wyszła w jakiś sposób niekorzystny dla nich. I dla trzeci taki powód to są dzieci jednak, które nam poprzez tej analizie wyszło, że te dzieci naprawdę potrzebują pomocy specjalistów i my wtedy tą naszą diagnozę przekazujemy do poradni. Tam panie jakby pogłębiają ją poprzez dodatkowe jakieś badania. Tutaj podkreślają w tych dodatkowych właśnie informacjach, żeby zwrócić uwagę jednak na zdrowie, na zdrowy styl życia, żeby dzieci uczyć od maleńkości, odżywiać się prawidłowo, przebywać w warunkach, które sprzyjają zdrowiu i uczestniczyć w różnych zabawach ruchowych, które to też wspomagają. I tutaj, jeżeli chodzi o język obcy nowożytny, to jest powtórzenie właściwie ze starej podstawy, że najlepiej by było, gdyby uczyły go osoby, które przebywają z dzieckiem cały czas, czyli wy, żeby poprzez zabawy, prowadząc zajęcie, wprowadzić jakieś słówko po angielsku, jakąś piosenkę krótką czy zabawę. Ale też jest dozwolone to, że może to prowadzić osoba z zewnątrz. Tak samo jak może prowadzić czy zajęcia związane z ruchem, czy ze sztuką. Jeszcze taki element, że wybierając język obcy nowożytny do przedszkola, powinniśmy zwrócić uwagę, jaki język jest uczony w najbliższych szkołach, żeby to się pokrywało. Ważne jest też, tutaj jest właśnie o tym jeszcze języku nowożytnym, ważne jest też, żeby zbliżyć się z rodzicami. Nauczyciele powinni na początku roku przedstawić podstawę programową wychowania przedszkolnego rodzicom, informować rodziców na bieżąco o tym, jakie treści realizujecie, co przewidujecie w najbliższym czasie, jakie zadania przed sobą postawiłyście. Powinnyście też informować rodziców o sukcesach i porażkach dzieci oraz starać się włączyć rodziców do współdziałania w pracy przedszkola.
ale my wiemy, że najważniejsza rola nauczyciela przedszkola to jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole i to dla Was nadal zostaje najważniejszym zadaniem i to jest właśnie też podkreślone w tych informacjach dodatkowych. Cykl kolorowy Start wydawnictwa MAC Edukacja doskonale wspiera rozwój dziecka naprawdę właściwie we wszystkich sferach i co najważniejsze robi to przez zabawę. Serdecznie polecam ten cykl. Dzisiejsze zmiany w edukacji stawiają nauczycieli i rodziców przed trudnymi decyzjami. Cykl Kolorowy Start to najlepszy wybór w procesie edukacji dziecka od 3 do 6 roku życia. Poszczególne poziomy cyklu są spójne tematycznie, a stopień trudności materiału ewoluuje wraz z rozwojem dziecka. Publikację wyróżnia bardzo ciekawa szata graficzna oraz piękne ilustracje, co jest bardzo ważne w rozwoju estetyki i wrażliwości wszystkich dzieci. Opracowując Kolorowy Start, kierowałam się przede wszystkim potrzebami i realnymi możliwościami dzieci. W skład pakietu wchodzą książki do pracy grupowej i karty pracy do ćwiczeń indywidualnych. Publikacje zawierają dużo treści przyrodniczych, a na uwagę zasługują różnorodne, oryginalne ćwiczenia. Kolorowy Start uzupełniają dodatkowe zeszyty, które zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowują przedszkolaki do nauki czytania, pisania i liczenia. Kolorowy Start to pakiet, którego szukałam. To rozwiązanie dla nauczycieli i dla dzieci, szeroko konsultowane w środowisku nauczycieli przedszkola, dostosowane dla dzieci od 3 do 6 lat, pozwalające im kreatywnie poznawać świat, zdobywać wiedzę i poznawać siebie. W wieloletniej pracy zawodowej zawsze istotny był dla mnie komfort pracy nauczycieli. Dlatego właśnie Kolorowy Start posiada bogatą obudowę okołopakietową. Przewodniki metodyczne, płyty muzyczne, niezbędnik nauczyciela oraz tablice demonstracyjne. Dostępne są też dodatkowe materiały dotyczące przyrody, czytania, pisania, liczenia oraz inscenizacji. Z myślą o starszych przedszkolakach przygotowaliśmy również skorelowany z cyklem pakiet do nauki języka angielskiego, którego bohaterem przewodnim jest uroczy stworek Fluffy. Kolorowy Start w pełni realizuje zamierzenia nowej podstawy programowej. Dzięki tym zeszytom nauczyciele mogą pracować w grupach mieszanych z dziećmi 5-6-letnimi. Jestem przekonana, że ten pakiet spotka się z Państwa uznaniem. Jako jeden z niewielu na rynku kompleksowo przygotowuje najmłodszych do rozpoczęcia nauki w szkole. To pewna inwestycja w edukację dzieci. Wiesława Żaba-Żabińska, autorka cyklu. I to tyle, jeżeli chodzi o podstawę programową. Myślę, że tam już zmian większych nie będzie. Nie wiem, czy zauważyłyście, że nie ma mowy o podziale na tym 1/5 na naszego czasu, że dzieliliśmy na 1/5 na zabawy takie, druga na zabawy inne. Tutaj tylko było podkreślone, że ta aktywność dziecka, zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu, organizowanie zajęć dydaktycznych i zostawienie czasu na takie dodatkowe zajęcia. Największą zmianą w podstawie programowej było to, że wracamy do nauki czytania. Na czym polega początkowa nauka czytania w przedszkolu? Ona się składa jakby z takich dwóch elementów. Pierwszym to jest wyrabianie gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania, a drugie to jest wprowadzenie takiej elementarnej nauki czytania. Jeżeli chodzi o wyrabianie gotowości, według pani Brzezińskiej, taka gotowość dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania obejmuje jakby takie trzy sfery. Pierwsza to jest sfera procesów psychomotorycznych i tutaj musimy zwrócić uwagę, czy dziecko ma sprawny analizator wzrokowy, czyli czy spostrzeganie wzrokowe jest rozwinięte, słuchowe, czy mówi wyraźnie, czyli ten aparat artykulacyjny,
czy jest sprawne ruchowo, czyli ten nasz kinestetyczno-ruchowy, i czy jest ma rozwiniętą sprawność manualną. To jest wiele czynników, które my zaczynamy rozwijać u dzieci już od najmłodszych lat. Później jest sfera procesów poznawczych, więc myślenie i ten odpowiedni zasób pojęciowy. No i trzecia sfera procesów emocjonalno-motywacyjnych. Czy dziecko jest dojrzałe na tyle emocjonalnie, że sobie poradzi z tą nauką czytania. To są ważne rzeczy i właściwie nasza praca w przedszkolu wokół rozwijania tych sfer cały czas się kręci. I tutaj takich mam kilka zabaw. Nam chodzi o to, żeby dzieci mówiły wyraźnie, bo jak dziecko ma czytać, to musi jego mowa być wyraźna. My najpierw zaczynamy dużo różnych ćwiczeń aparatów artykulacyjnych, poszczególnych narządów artykulacyjnych. Dzieci poprzez zabawy ćwiczą język, wargi, podniebienie miękkie, szczękę. I takich zabaw na pewno dużo macie, zresztą w przewodnikach metodycznych ich też jest bardzo dużo. Później zaczynają już różnicować poszczególne dźwięki. I takich zabaw też jest dużo. Tutaj jest, można to ubrać też w jakiś wiersz, rymowankę. I tutaj mamy taki wiersz pani Sztabińskiej, zabawy logopedyczne. Jeśli mówić pięknie chcesz, to do pracy bierz się, bierz. Najpierw język ostro ćwicz, pokaż nosek, brodę w mig. Teraz prawą, lewą stronę, te ćwiczenia już zrobione. To jest łatwe, prawda? Więc teraz wargi swoje męcz. Górną załóż na tę dolną, później dolną przykryj górną. Och, na pewno nie jest trudno. Więc rozwesel minę chmurną. Teraz ustaw ryjek zrób, abyś pięknie mówić mógł. Dzieci bardzo często mówią nie na wydechu, tylko jakby na wdechu. Połykają słowa. Młodszym zdarza się to częściej, ale zdarza się nam też, że przychodzi pięciolatek pierwszy raz do przedszkola i ma z tym problem. Mówi i te słowa mu po prostu połyka jakby te słowa. Można znaleźć jakieś śmieszne rymowanki. Ja tutaj mam akurat wierszyk, taki krótki wierszyk pani Frączek, który dzieci powinny mówić na jednym wydechu. I tutaj mówimy, hiena henia od niechcenia w hełmie hełmy z pchłą wymienia. Przy okazji mamy też problem z wymową. Bawimy się z dziećmi sylabami. Ja zaczynałam zabawę z sylabami już od maluchów. Oczywiście nie używałam określenia sylaba, tylko mówiłam, że dzielimy z klaskaniem. Dzieliły swoje imiona, ucząc ich wierszyków, tekstów, piosenek, też dzieliłam słowa na sylaby. Sylaba to jest coś rytmicznego. Dzieci to wyczuwają i z tym nie mają problemy. I naprawdę powinnyście od trzylatków zabawy z sylabami zacząć. Starsze dzieci tutaj mamy takie, bawimy się w zmianę, mówi nauczyciel słowo dwusylabowe. Dziecko musi powiedzieć słowo, które rozpoczyna się na sylabę drugą z tego usłyszanego słowa. I takie łańcuchy powstają. Starsze przedszkolaki, jeżeli z sylabami się zetknęły wcześniej i uczestniczyły w różnych zabawach z sylabami, nie mają z tym problemu. Mamy tutaj też, stoimy w kole, rzucamy piłką do poszczególnych dzieci, mówimy pierwszą sylabę, dziecko musi dopowiedzieć drugą, żeby skończyć dane słowo. Ja bardzo zwracam uwagę na określenie słowo-wyraz. Słowo to jest coś, co mówimy, a wyraz składa się już z liter. I na tym etapie edukacji powinnyśmy to różnicować. Bo jak ja powiem dziecku, że ma ułożyć wyraz, to taki sześciolatek zacznie mi układać wyraz z liter. A jeżeli powiem ułóż słowa, to zacznie wymyślać słowa na dany temat. Tutaj jest takie, można ten okres sylabowy, można połączyć z rymowankami.
że dzieci kończą słowa, które się rymują z podanymi. I tu jest taki śmieszny wierszyk, że dzieci rysują klauna. Mają kartki, ja im czytam wierszyk, one dopowiadają słowa, które się rymują z podanymi i rysują poszczególne elementy głowy klauna. Gdy rysujesz klauna, musisz być gotowy, aby zacząć dzieło od zarysu głowy. A na czubku głowy słyszę wasze głosy. Każdy klaun powinien nosić bujne włosy. Nie wolno zapomnieć, bo się klaun obruszy, że po bokach głowy ma sterczące. Wnet przed klaunem piękny widok się roztoczy, gdy mu dzieci narysują wyłupiaste. Nie jest zbyt przystojny taki jego los, zwłaszcza gdy dodamy okrąglutki. Ale klaun nie musi wdzięczyć się do lustra. Nam wystarczy, że ma uśmiechnięte usta. Dzieci lubią, to jest taka zabawna rymowanka połączona z rysowaniem. Wyszukiwanie słów w słowach to jest już zabawa dla starszych dzieci. My tutaj widzimy wyrazy, ale dzieciom my mówimy słowo i to jest trudniej. I dzieci muszą odkryć, jakie słowo w danym słowie jest ukryte. I tu mamy butelka, but, łososie, sos, kijanka, stonoga, tak, włosy, kolekcja, listopad, lis. To są proste wyrazy, takie właśnie, które możemy przedstawić dzieciom. My wiemy, że jeżeli chodzi o słuch fonematyczny, my rozpoczynamy od wyodrębniania słów z wypowiedzi. Wyodrębniania z wypowiedzi zdań. I dopiero w tych zdaniach wyodrębniamy słowa. Słowa dzielimy na sylaby i na głoski. I tutaj macie takie uproszczone zadanie. To jest taki śmieszny wierszyk pani Frączek. Policzyć najpierw zdania. Pewna kicia, niegdyś tycia, dziś skłonności ma do tycia. Jestem gruba, co tu kryć? Jej i ciu miauczy, jak z tym żyć? Przestać jeść i tycia być? Czy ciut jeść i ciut ciut tyć? Ile tutaj mamy zdań? Sześć, tak. Sześć zdań różnej długości. A w tym pierwszym długim zdaniu ile mamy słów? W tym pewna kicia niegdyś tycia, dziś skłonności ma do tycia. Tak, dziewięć. Nam łatwiej, bo my widzimy, ale dzieci, jeżeli wyodrębniają słowa w zdaniach, wówczas sobie układają czy klocki, czy jakiś inny materiał, a my mówimy odpowiednio, wolno, rozciągając te zdania. To jest takie już trudniejsze, przemienianka. My na ogół dzieciom dajemy, czy mówimy dwa słowa i prosimy, żeby wskazało różnicę między nimi, albo w przypadku już wyrazów, to pokazujemy dwa wyrazy i prosimy, żeby wskazały, w którym miejscu te wyrazy się różnią. To jest trudniejsze, taka przemienianka. Zmieniamy po jednej literze w tym przypadku. Ważne też jest w przygotowaniu do czytania i pisania, ważna jest sprawność manualna. My od najmłodszych lat prowadzimy zajęcia plastyczne, ale oprócz tego różne zabawy rączkami. Dzieci naśladują, czy to robiąc z ręki łyżkę, czy robiąc z ręki widelec, czy jakieś na przykład nożyczki, czy lepią, czy drą kawałki papieru. To wszystko sprzyja rozwijaniu sprawności manualnej. Ale też rozwijaniu sprawności manualnej sprzyja samoobsługa. Dziecko się uczy ubierać, układać jakieś rzeczy, sprzątać, składać swoje ubranka. To wszystko też na pewno sprzyja rozwijaniu sprawności manualnej. Ale też jest taka grupa zabaw paluszkowych, lubiana przez dzieci.
które dzieci chętnie wykonują, one też pomagają w rozwijaniu sprawności manualnej. I tutaj mamy o takich krasnoludkach, że są gdzieś w lesie, pokazujemy, że są duże, średnie i malutkie. Pod grzybkami robimy grzybka, pod grzybkami gdzieś mieszkają. Co dzień mnóstwo pracy mają, poruszamy palcami. Rano idą po jagódki, idziemy po sobie, naprawiają ptaszkom budki, uderzamy piąstkami. Wiewióreczkom pomagają, naśladujemy chwyt, jakbyśmy zbierały orzeszki. I orzeszki im zbierają. Później jest dla jeżyka, grabią liście, by mu było ciepło oczywiście. Kiedy już po pracy są, składamy ręce, naśladujemy jakby zasypianie. Ja wam przeczytam, a wy spróbujcie te ruchy wykonać. Są gdzieś w lesie krasnoludki, duże, średnie i malutkie. Pod grzybkami gdzieś mieszkają. Co dzień mnóstwo pracy mają. Rano idą po jagódki. Idziemy po sobie. Naprawiają ptaszkom budki. Wiewióreczkom pomagają i orzeszki im zbierają. Dla jeżyka grabią liście, by miał ciepło oczywiście. Kiedy już po pracy są, wszystkie sobie smacznie śpią. Takich zabaw paluszkowych też, przewodniku, spotkacie. To są, mówię, może infantylne, ale na pewno dzieci je lubią i też pomagają, żeby te paluszki były bardziej sprawne. Ćwiczenia grafomotoryczne. Dużą liczbę takich ćwiczeń przeprowadzamy ze starszymi przedszkolakami, ale już z młodszymi zaczynamy pogrubianie konturów czy rysowanie po śladzie. Starsze dzieci próbują już rysować najpierw szlaczki literopodobne, choć właściwie powinny najwcześniej malować na dużych kartkach, później rysować bez liniatury, a później w liniaturze. Kopiowanie przez kalkę jest też bardzo ważne, bo dziecko tą koordynację wzrokowo-ruchową sobie przy tym też wyrabia. Można, zwłaszcza figury geometryczne, takie ćwiczenia często są wprowadzone, linie równo, linie poziome lub linie pionowe, w nich rysujemy. I szablony. Szablony, o których często zapominamy, ale naprawdę, bo szablon to dziecko może obrysowywać z zewnątrz, ale może też i w środek obrysowywać. I to są bardzo dobre ćwiczenia. Więc taka grupa ćwiczeń to są ćwiczenia grafomotoryczne, które powinnyśmy, zwłaszcza ze starszymi przedszkolakami, przeprowadzać. Należy pamiętać, że to, że dziecko czyta, że jest sprawne manualnie, to nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby dziecko posiadało odpowiedni zbiór cech emocjonalnych i społecznych. Pamiętajmy i wzbudzajmy u dzieci takie pozytywne poczucie własnej wartości. Żeby dziecko wierzyło, że potrafi, bo dużo dzieci potrafi, a nie wierzy i z tego się później robią problemy. Taką wyrabiajmy u dzieci samodyscyplinę. Dbajmy o to, żeby rozwijać u dzieci umiejętności związane właśnie z inteligencją emocjonalną czy społeczną i takie poczucie odpowiedzialności. To dzieciom, zwłaszcza takim już 6-7-letnim, możemy naprawdę u nich to wszystko wzmocnić. Także pamiętajcie o tym, bo to jest ważne. Więc to wszystko było związane z przygotowaniem. Mówiłam o przygotowaniu do nauki czytania i pisania. My u nas korzystamy głównie z metody, jeżeli chodzi o czytanie, metody analityczno-syntetycznej opartej o wyraz. Więc dziecko, żeby móc uczyć się czytać tą metodą, musi wcześniej posiąść głoskowanie, czyli mieć rozwinięty słuch fonematyczny. Dzieci powoli poznają litery, układają schematy, czyli tyle kartoników, z ilu liter dane słowo się składało. Poznają później odpowiednik pierwszej głoski z tego naszego słowa i odpowiednik tej głoski, czyli literę. I powoli
tych liter przybywa, dzieci zaczynają czytać. Czytanie różnie. Niektóre dzieci bardzo łatwo uczą się czytać sylabami, a są dzieci, które dużo łatwiej uczą się literka po literce. Tego nie można przewidzieć, jak dane dziecko będzie, w który sposób będzie dla niego łatwiejszy. Najważniejsze jest to, żebyśmy ciągle powtarzały, żeby dzieci zapamiętały litery, rozróżniały je i poprzez ćwiczenia powoli, powoli naprawdę jesteśmy w stanie nauczyć czytać prawie wszystkie dzieci. Chciałam teraz troszeczkę nawiązać do tego naszego nowego projektu Kolorowy Start. Właśnie poprzez pokazanie wam kilku ćwiczeń, które tam są. Kiedyś, na początku, jak zaczynało powstawać coś, co przypominało przedszkole, nazywało się kindergarten, czyli ogród dziecka. I myślę, że dzisiejsze przedszkola też powinny być takim ogrodem. Ogrodem, w którym są osoby, którym zależy na dzieciach, które mają jakby pomysł, w jaki sposób rozwijać, wspomagać ten rozwój dzieci, gdzie jest taka wysoka jakość relacji interpersonalnych. Nie tylko między rodzicem a nauczycielem, a także rodzicem i dziećmi. I także, gdzie jest takie ciągłe i spójne środowisko wychowawcze, że wychowujemy od początku te dzieciaki, a nie z przypadku przeprowadzamy jakieś ciekawe zajęcia, które mogą tam coś pomóc. To trzeba robić w sposób ciągły, trzeba naprawdę systematyczna praca, systematyczne wychowanie, to daje dopiero efekt. Jeżeli chodzi o pakiet Kolorowy Start, tak jak już wcześniej słyszeliście, to jest pakiet, który jest przeznaczony dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5- i 6-letnich. Ono poprzez działanie w kartach pracy, w książce u dzieci stymulujemy rozwój najważniejszych funkcji psychicznych, czyli pamięć, zdolność wypowiadania się i logicznego łączenia zdarzeń, samoregulację, wyobraźnię i także jakby znajomość reguł społecznych. A także rozwijamy słuch fonematyczny, wprowadzamy dziecko w elementarną naukę czytania. Drugi taki element to jest odpowiedni dobór treści. Treści, które dobieramy, nie powinny być za trudne dla dzieci, nie powinno ich być za dużo. One powinny być proste, ograniczone do 2-3 aspektów i pozwalające dziecku, żeby ono przypomniało sobie, skoordynowało to z tym, co już doświadczyło, co już poznało. Treści są konkretne. Przekazywana wiedza dzieciom daje się zobrazować poprzez jakieś przykłady z życia codziennego, z literatury i albo czasami poprzez jakieś eksperymenty. Odpowiednio dobrane formy dydaktyczne. Też takie elementy wprowadzałam, że poprzez swobodnej zabawy dzieci wprowadzałam czasami jakiś taki element dydaktyczny, element, który tą aktywność mógł odpowiednio ukierunkować. Koncepcja opiera się na tym, na czym opiera się program, czyli na aktywności dziecięcej w ujęciu transgresyjnym, czyli pozwalającym dzieciom przekraczać jakby pewne bariery. Czy poprzez wybór jakichś niestandardowych rozwiązań, czy jakieś czynności niekonwencjonalne. W ten sposób po prostu dziecko może działać. Tak jak już bohaterami, jeżeli chodzi o 3-latków, takim bohaterem jest pies Jamnik Laluś. Myślę, że pierwowzorem to jest ten jamniczek z tej piosenki Popatrzcie na jamniczka, który dokazywał, rozrabiał i ten nasz Laluś bardzo go przypomina. Jego właścicielką jest dziewczynka 3-letnia Lena i spotykacie się z nimi na kartach książki czy w kartach pracy. W 4-latkach do Leny i Lalusia dochodzi jeszcze kolega 4-letni Mikołaj, a 5- i 6-latki tutaj już mamy całą grupę przedszkolną, bo starsze dzieci powinny już umieć pracować w zespole, w grupie. Dlatego tutaj
taką grupę mamy. Tematyka, tak jak już wcześniej słyszałyście, jest zbieżna. W przedszkolu trudno jest wyjść poza pewne tematy. Mamy podstawę programową, która krąży wokół przyrody, wokół zachowania, wokół rodziny, wokół jakichś postaw patriotycznych. To wszystko musi być uwidocznione w tematach, które my wybieramy. Więc macie i o mojej rodzinie, i macie o moich przyjaciołach, macie przyrodę w ujęciu jesiennym, zimowym, wiosennym, macie różne środowiska przyrodnicze, jest i ochrona przyrody, są też święta związane z rodziną. Myślę, że tematyka jest dość przewidywalna, czy to w naszych pakietach, czy w innych. Po prostu my, realizując program, realizujemy podstawę programową, a tam jest wskazanie na takie, a nie inne tematy. Budowa. Dlaczego jest książka i dlaczego są karty pracy? Zwłaszcza starsze przedszkolaki powinny uczyć się pracować z książką. W szkole często, słuchając opowiadania, oglądając ilustracje, rozmawiają wspólnie, trzymając swoje książki. I to był taki krok, żeby zrobić właśnie coś podobnego. Karty pracy to już jest praca indywidualna każdego dziecka, bo nauczyciel czyta polecenie, a dzieci już w kartach wykonują dane ćwiczenia. I tutaj, tak jak już wcześniej było przedstawione, mamy trzylatek i tutaj są następne karty pracy. Bardzo ciekawe są te propozycje dodatkowe. To są wielkości format A3, czyli jakby dwa takie bloki obok siebie położone. I tam są tablice i są też karty pracy już mniejszego formatu. Te tablice są nie tylko do oglądania. To są takie tablice, ja powiedziałabym, czynne. Dziecko działa, czy dokleja coś brakującego, czy oceniając daną sytuację, przykleja przy tej, co według niego jest właściwa, kolorowe koło czy jakiś kwiatuszek. Bo główny cel dla trzylatka tej akurat wyprawki, pobaw się ze mną, to jest rozwijanie mowy. Dlatego spotykacie tam różne ćwiczenia. Tu akurat co było wcześniej, co było później. Tu dzieci omawiają, jak wyglądają zwierzątka, nie wiedząc, że używają słów przeciwstawnych. Tu pokaż mi świat. To jest takie też zbiór tablic i kart pracy dotyczących środowiska społeczno-przyrodniczego. I tutaj dzieci mają na przykład, oceniają sytuację, gdzie dzieci zachowują się właściwie, gdzie nie, naklejają odpowiednie elementy. Tutaj naśladują ruchy kotka, rozmawiają na temat właśnie tego, jakie czynności kotek wykonuje, jak się opiekować kotem. I dodatkowe materiały. U nas, jeżeli ktoś pracował już z naszymi pakietami, to wie, że w naszych przewodnikach macie bardzo dużo materiału. Ja muszę się przyznać, że dla mnie stworzenie przewodnika to jest trudniejsza sprawa niż napisanie kart pracy. Przewodnik trzeba sobie rozplanować, żeby ćwiczenia dotyczyły wszystkich funkcji dziecka, nie tylko żeby ciągle rysowały, czy na przykład tylko ćwiczenia ruchowe. Muszą być i ćwiczenia twórcze, ćwiczenia rozwijające spostrzeganie słuchowe, wzrokowe i tak dalej. Im młodsze dziecko, tym taki przewodnik pisze się trudniej. Dużo łatwiej wymyślić jest coś dla starszego dziecka niż dla dziecka młodszego. I tutaj mamy jak zwykle przewodniki. Niezbędnik. W niezbędniku jest taka ciekawa rzecz, bo oprócz wpisów do dziennika, rozkładu materiału, macie taką propozycję, jak to jest jakby ocena przygotowania dziecka na bazie naszej akurat tej propozycji. Czyli jak to wpływa na rozwój dziecka, trzyletniego czy czteroletniego, a u najstarszych dzieci jest plan wynikowy. Plan wynikowy, z którego myślę, że większość nie korzysta, ale zwłaszcza w zerówkach przy szkołach, tam dyrektorzy oczekują, że nauczyciele
taki plan stworzą. Dlatego też na bazie tych naszych propozycji plany właśnie wynikowe są też dołączone dla najstarszej grupy przedszkolaków. Czterolatek, budowa jest ta sama. W wyprawce plastycznej oprócz propozycji prac plastycznych są takie duże kartki do kolorowania. Tam są rysunki dotyczące bohaterów kart pracy. Są też historyjki obrazkowe. I czteroletnie dzieciaki tak samo mają Pobawmy się razem. Tutaj nie mamy ćwiczeń w mówieniu. Tylko mamy inscenizację. Wiersze do inscenizacji pisała pani Agata Widzowska i taką broszurkę nauczyciel dostaje z podziałem na role. Tam bardzo często w te inscenizacje wplecione są piosenki. Te piosenki znajdują się na płytach, które są dołączone do przewodników. A w tych dużym pakiecie macie materiały, które można użyć do przygotowywania tych inscenizacji, czyli jakieś coś w formie jakiejś naopaski elementów czy dodatkowych elementów, które można wykorzystać. I tutaj mamy, jest inscenizacja o mamie i tacie. Są dwa duże serduszka i malutkie. Dzieci umieszczają te duże na ubraniach rodziców. Małe wykorzystują dla siebie. Tutaj jest inscenizacja wiersza pani Bechlerowej o kotku, który częstował mleczkiem. I tutaj są takie zwierzęta, które można wykorzystać do opasek, żeby dzieci, które inscenizują, mogły w ten sposób po prostu ozdobić swój strój. Pokaż mi świat, tak samo środowisko społeczno-przyrodnicze, tablice, karty pracy, tablice, na których dziecko działa. I mamy materiały dla nauczycieli. I dla 5-6-latków. Dlaczego razem dla 5-6-latków? Bardzo często macie grupy mieszane. Dzieci od maleńkości często chodzą razem ze sobą. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli rozwój umysłowy jest zbliżony 5-6-latka, więc ćwiczenia, które tam są do wykonania, myślę, że każdy z nich zrobi. Ale jest pewne zróżnicowanie. To jeszcze wrócę do tego za chwilę. Są zeszyty. To znaczy ja bym nie nazywała to nawet zeszytami, tylko materiały dodatkowe. Pracując w grupie mieszanej, w tym samym czasie, gdy będziemy wprowadzać litery dla najstarszych przedszkolaków, młodsi mogą poćwiczyć w tych zeszytach. Czy to przygotowujące do czytania, czy do matematycznych pojęć, też dzieci mogą sobie po prostu wtedy działać. A starsze dzieci już mają typowe ćwiczenia, które my wykorzystujemy do czytania, liczenia czy pisania. I to są czarno-białe propozycje formatu większego. My tak mówimy umownie zeszyty, ale to jest formatu A4, czyli wielkości kart pracy. I macie tutaj, jeżeli chodzi o pisanie, są propozycje liter. Ja rozszerzyłam zakres jeszcze o literę H i Ż. Tu mamy wprowadzenie liter i tutaj dzieci po wprowadzeniu, po wykonaniu tych ćwiczeń piszą po śladzie litery, a później w tym zeszycie do pisania piszą już samodzielnie. Ćwiczenia są różne. Ja nie wprowadzałam modelu, bo dla mnie samogłoska, spółgłoska to jest takie troszkę abstrakcyjne pojęcie, dlatego w tym pakiecie nie ma. Jest tylko schemat, czyli dzielą ten prostokąt pod rysunkiem na tyle części, z ilu głosek składa się nazwa rysunku. I różne ćwiczenia dotyczące danej litery. I to dostajecie do pakietu, określacie się, jakich zeszytów ile chcecie i to już za darmo dostajecie, bo to jest jakby wliczone w cenę pakietu. No i liczenie, no to wprowadzenie zapisów cyfrowych poszczególnych liczb. Jest jakby, mamy cztery
przewodniki metodyczne, a ja w tej chwili kończę 5. przewodnik metodyczny. I w nim macie scenariusze na wprowadzenie każdej litery. Macie scenariusze do pojęć matematycznych, nie tylko na wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb, ale i na dodawanie, odejmowanie, na klasyfikowanie. I tam jest zawsze podane, kiedy to wprowadzamy, czyli jest podany miesiąc, podany tydzień i podany dzień. I jak będziecie mieć wpisy do dziennika, to pod tym dniu, w tym dniu, kiedy wprowadzamy literę albo coś z pojęć matematycznych, w nawiasie pod podanym tematem dla całej grupy będzie podany właśnie temat dla tych sześciolatków typowych. Także wy sobie z tych pisów do dziennika wpiszecie to, co wam będzie odpowiadało. A teraz chciałam tak ogólnie pokazać wam propozycje z różnych kart pracy, nie tylko z u najstarszych dzieci, bo na przykład po prawej stronie to czytanie wyrazowo-obrazkowe, które jest elementem przygotowania do czytania, jest w czterolatkach. Tutaj już dzieci określają, dzielą na sylaby. Tutaj też mamy, tutaj liczą liczbę głosek i łączą zdjęcie ptaka z odpowiednią kartonikiem, z odpowiednią liczbą krążków. Tutaj mamy czytanie całościowe, to też jest element przygotowania do nauki czytania. Tu dzielimy nazwy rytmicznie. Tutaj już przechodzimy do ćwiczeń grafomotorycznych. Tam z drugiej strony mniej widać, ale też rysowanie po śladzie. Kolorowanie, tam ten parasol to jest ćwiczenia czterolatka, rysowanie po śladzie, wiemy, że to też jest ćwiczenie grafomotoryczne. Tutaj początkowe ćwiczenie, dzieci były na wakacjach, rysują po śladach i patrzą na cztery zdjęcia i wybierają to zdjęcie, które jakby dotyczy tego miejsca, które to rysowanie po śladach może sugerować. Więc mamy morze, mamy las, mamy jakiś egzotyczny kraj czy miasto. To ukończenie rysowania według wzoru. Bardzo dużo zresztą ćwiczeń grafomotorycznych znajduje się w tych kartach pracy. Tutaj mamy dla młodszych dzieci, określają czterolatki, gdzie znajduje się laluś. Tutaj liczymy owoce. Bo matematykę ja opieram zawsze o koncepcję pani Gruszczyk-Kolczyńskiej, więc dzieci zaczynają od siebie, od nazywania części ciała, maluchy to najpierw wskazywanie części ciała, wyznaczanie kierunków i tak dalej. Czyli matematyczne pojęcia są oparte właśnie o jej koncepcję. I tu dalej jesteśmy w matematyce, mały, duży, tyle samo, gdzie znajdują się motyle. Tutaj też tworzą zbiory w oparciu o rodzaj zabawki, rysują po śladach. Tutaj mamy rymowankę i części ciała. Tam dzieci muszą dokończyć, doszczec rytm i go dokończyć poprzez kolorowanie czy naklejanie odpowiednich elementów. Dni tygodnia, tam mamy czytanie wyrazowo-obrazkowe połączone z pojęciami matematycznymi. Tutaj mamy też jakby utrwalenie nas dni tygodnia. I tam dzieci układają, po prawej stronie układają zadania do przedstawionych sytuacji. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o edukację społeczno-przyrodniczą, młodsze dzieci nazywają zwierzęta. Tutaj poznają, po czym można poznać, że rozpoczęła się zima. Tutaj mamy już starsze dzieci, pory roku. I tutaj mamy też, nazywają warzywa. Tutaj starsze dzieci też mówią o zimie. Zakładają zielnik, gniazda i ptaki. Tutaj też nazwy wybranych ptaków, dokarmianie ptaków i różne ćwiczenia twórcze. Tworzenie muzyki, tworzenie, układanie dialogów między postaciami baśniowymi, śpiewanie na temat obrazka,
I ten są też, muszę powiedzieć, że jest wiele takich ładnych rozkładówek dotyczących różnych ćwiczeń. Tutaj akurat dzieci mają spostrzeganie wzrokowe, muszą nakleić zdjęcia zwierząt, z którymi opiekują się dzieci. Zdjęcia są oczywiście we wkładce, a my staramy się rozpoznać, jakie zwierzęta to mogą być. Tutaj mamy ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie, też na takiej dużej rozkładówce. Też pojawiają się utwory literackie dotyczące danego obrazka, czyli w tym wypadku mamy nasze takie gospodarstwo, łąkę. Także tam w przewodniku są dodatkowe ćwiczenia dotyczące tych obrazków. Była mowa też o jeszcze jednej propozycji. To jest trudniejsza propozycja. Powstała na bazie kiedyś była taka propozycja Nasza klasa zero. I to jest przerysowana ta propozycja. Tam mamy litery, tam mamy schematy, tam mamy modele, tam mamy, mówię, to dla takich mocnych przedszkolaków. To jest bardzo współczesna książka, choćby po grafice można poznać. I tutaj ten kotek Atlas pojawia się przy wprowadzeniu liter i przy pojęciach matematycznych. I to mniej więcej tak wygląda. Później są ćwiczenia mniej więcej na wprowadzenie litery. Mamy 4 strony, bo jedna strona to jest napisanie liter. Tutaj najpierw mamy trochę słuchowych, później są ćwiczenia czytaniu sylab, jakichś prostych wyrazów. I tu, jeżeli chodzi o pojęcia matematyczne, pani, która to ilustrowała, zawsze tak zrobiła, że na tym obrazku znajduje się gdzieś ta cyfra, której zapis, której dzieci poznają. W tym wypadku widzimy tam na płocie tą piątkę. Na koniec chciałam coś wam tak przeczytać. Spotkałam kiedyś książkę, która mówiła o tym, że wszystkiego, czego autor się nauczył, to poznał to w przedszkolu. Posłuchajcie jej fragment. Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak się w tym życiu znaleźć, dowiedziałam się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam w piaskownicy przy przedszkolu. Oto czego się tam dowiedziałem. Dzielcie się wszystkim, grajcie uczciwie, nie bijcie ludzi, odkładajcie rzeczy tam, skąd je wzięliście. Sprzątajcie po sobie, nie bierzcie rzeczy, które do was nie należą. Przeproście, kiedy kogoś zranicie. Myjcie ręce przed jedzeniem, spuszczajcie wodę w toalecie. Ciepłe ciasteczka i zimne mleko są dla was dobre. Prowadźcie życie zrównoważone. Codziennie trochę się pouczcie, trochę porozmyślajcie, porysujcie, coś namalujcie, trochę potańczcie, pobawcie się i trochę popracujcie. Rzemnijcie się po południu. Wychodząc w świat, uważajcie na ruch uliczny. Weźcie się za ręce i trzymajcie się razem. Jak to przełożymy na język dorosłych, my, na które często mówią przedszkolanki, osoby takie jakby mniej znaczne, jeżeli w tej hierarchii edukacyjnej, to zauważcie, jest tu wszystko. Jest ekologia, jest miłość, jest higiena, jest zdrowe życie. O wiele lepiej ludzie funkcjonowaliby, o wiele lepiej by im się żyło, gdyby codziennie mogli po południu zjeść sobie ciasteczko, popić mlekiem, przespać się pod kocem. Gdyby rządy nasze sprzątały po sobie, nie zostawiały zabawki w innym miejscu, a my gdybyśmy zawsze miały obok siebie kogoś, kogo możemy wziąć za rękę i iść sobie razem. Naprawdę wtedy świat byłby dużo lepszy. Więc niech wszyscy pamiętają, że wszystkiego, co nam w życiu jest potrzebne, nauczyłyśmy się w przedszkolu. I tym kończę i dziękuję bardzo.